Jestem Pesoś! Równaj! Prawo! Pesoś! Na prawo! Chodź! Ruchu prezesie, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej Woli Dróg Czerwik melduje zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych podczas obchodów 160-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej Woli. Zastępy Basoś! Na prawo! Chodź! Poczet flagowy! Do podniesienia flagi państwowej maszerować! Naga na masz? Teraz przedstawię historię jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Woli. Bazując na dokumentach źródłowych, trudno dziś ustalić faktyczną datę powstania Straży Pożarnej Woli. Dokumentem kronikarskim jest sporządzona na ówczesnej książce Pszyński i burmistrza Pszyny spis inwentarzu Straży Pożarnej i ich wyposażenia. Dokument ten świadczy, że w 1857 roku w Woli istniała już Straż Ogniowa. Była jako na ówczesny czas znaczną ilość i sprzętu gaśniczego, pożarniczego. Straż chroniła 16 obiektów użyteczności publicznej i zbiorowego zamieszkania oraz 28 gospodarstw osiedleńczych. Wyposażona jednostka wyposażonej jednostki strażackiej, którym dowodził Tomasz Gwóźdź, liczącej 8 osób, to 5 długich bosaków, 2 długie drabiny, małe drabiny, wiecia do gaszenia traw i
pożarów leśnych, poszycia leśnego. W każdym zagrodzie znajdowały się małe bosaki, worki skórzane na wodę, małe drabiny i wiadra. Straż ogniowa dysponowała ruchomą sikawką, która garażowała w pobliskiej Miedźnej. Jak wynika ze wspomnień starszych ludzi, byłych członków straży oraz przekazów rodzinnych, Wolska Straż działała na starych zasadach do końca XIX wieku. Straż przewodził miejski kowal zwany Mazurem, którego zadaniem było naprawa sikawki i innego sprzętu oraz organizowanie koni do wyjazdów pożaru. Z polecenia wójta pełnione były przez strażaków nocne obchody oraz warty przeciwpożarowe. W razie pożaru alarmowano mieszkańców przez pomocą trzech gongów oraz dzwonu umieszczonego na cmentarzu. Gaszenie pożaru uczestniczyła obowiązkowo cała ludność wsi, służąc własnymi sprzętem, wiadrami, tłumicami i drabinami. Drewniane budynki, które były pokryte słomą, były często zagrożone ognia. W 1914 roku dokonano ponownego spisu ochrony przeciwpożarowej. Byłem w powiecie pszyńskim. Pod pozycją 330 artykułu 16 archiwalnego oznaczonym może, że w Woli istniała tak zwana drużyna sikawkowa, dysponująca specjalistycznym stacjonarną sikawką i beczkami na wodę gaśniczą. Ochroną wsi przed pożarami polegała na utrzymaniu drużyny pożarniczej, dysponującą specjalistycznym sprzętem i udziałem mieszkańców akcji gaśniczych, posługująca się własnym drabinami i bosakami. System organizowania straży oparty na tak zwanym Związku Sikawkowych przeto aż do końca II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych w istniejącej miejscowości straż, między innymi kowal Kubeczko, strażaków Skruchy Sękowski, Komraus i innych strażaków z Woli. Zajmują budynki przy ulicy Mokrej. Jednostka staje się prężna, gotowa na wszelkie działania ratownicze. Strażacy brali udział w gaszeniu pożarów w miejscowości, a także w pobliskiej Miedźnej, Ćwiglicach i Rudołtowicach. Trudności gospodarcze okresu powojennego nie pozwalały na zakup zbędnego sprzętu pożarniczego nowej generacji. Do roku 1952 straż posługiwała się starą sikawką, rewidowaną przez naczelnika Komrausa. Po sprzedaniu przez miejscową gromadzką Radę Narodową budynek przy ulicy Mokrej strażacy przeniosli się w roku 1954 do siedziby w budynku gromadzkiej na ulicy Szkolnej. Pierwszym poważnym nabytkiem strażaków była motopompa Leopolia M800 wraz z przyczepą pożarniczą przekazaną przez KWKW w Katowicach. W tym samym czasie naczelnikiem był Stanisław Madeja. Pompa ta służyła strażakom 2 lata, po czym otrzymano nową pompę M8x8. Liczne pożary, jakie następowały w latach 60. wpłynęły na decyzję zakupu elektrycznej syreny alarmowej. W roku 1962 motopompa P62 przekazana przez komendanta powiatowego straży w Pszczynie. Przyczynili się do tego głównie Stanisław Madeja, Franciszek Jarnot i Ludwik Noga. Odmłodzony, aktywny zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w osobach Jan Gwóźdź, Mieczysław Czyżwik, Sylwester Noga, Jan Nowojta, Jan Nycz i Alois Lotawiec w uzgodnieniu z Gromadzką Radą Narodową przystąpili do budowy strażnicy, bądź do pracy były obiecane
przydzielonej jednostce samochód pożarniczy realizowany dopiero w roku 1976, kiedy Straż otrzymała samochód marki Lublin, służący wcześniej w OSP Międzyrzeczy. Rok 1997, założenie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli, która reprezentuje gminę w całej Polsce. Orkiestra jest pod patronatem gminnego ośrodka. Z tego względu, że jednostka nie jest w stanie utrzymać orkiestry, ale jest także wspierana finansowo przez Straż. W roku 1998 poświęcony został sztandar jednostki na uroczystościach 140-lecia, które odbyły się w roku późniejszym z powodu powodzi w 1997 roku. W roku 2000 jednostka wstąpiła do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i w tym samym roku udało się pozyskać dzięki prezesowi Alojzowi Czerwikowi nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Lublin, który służy do dnia dzisiejszego. Rok 2003 to ciężki rok dla jednostki, iż dochodzi do wypadku samochodowego, w którym zostało rannych dwóch strażaków. Samochód Jelcz, który trafił do jednostki w 1991 roku, został skasowany. W tym samym roku otrzymaliśmy drugiego Jelcza 004 z Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu. Był w takim krytycznym stanie, że został skasowany przez firmę Bonex. Samochód służył nam do czerwca tego roku. Został wycofany z podziału bojowego na zły stan techniczny. Strażacy z Woli od lat proszą się o nowy samochód, ciężki samochód. Może to być również średni, ale żeby miał minimum 4000 litrów wody. Mam nadzieję, że władze gminy docenią ciężki trud strażaków z Woli i zrobią wszystko, żeby ten samochód trafił jak najszybciej do naszej jednostki. Stanowisko prezesów obejmowało Alojz Adamczyk, Mieczysław Czerwik, Józef Nowoeta, Jan Gwóźdź, Jan Niesyto, Franciszek Klęczar, Jan Niesyto, Alojz Lotawiec, Edward Rozmus, Sylwester Lotawiec, Jan Niesyto, Henryk Wawro, Alojz Czerwik, Czesław Urbańczyk, Anna Noga, Łukasz Czerwik obecnie. Dziękuję. Teraz zabierze głos wójt gminy Gwieźno. Pani poseł, szanowni państwo, duchni duchowie. Dzisiaj świętujemy wasz jubileusz. Moi drodzy, 160 lat straży to również 160 lat historii wsi, wielu pokoleń i strażaków, i naszych mieszkańców. Przez te lata zmieniała się jednostka, jak tu przed chwilą komendant powiedział, zmieniała się rzeczywistość, zmieniały się zadania. Rzeczywistość przynosiła nowe wymogi, nowe oczekiwania. Samo życie pisało scenariusz z rolą główną właśnie dla ludzi. Moi drodzy, wy zawsze poświęcaliście swoim działaniem jedności, trud, jak również służyliście i społeczeństwu, i państwu, naszej ojczyźnie. Nasze straże pożarne to jedna z najważniejszych instytucji naszej lokalnej społeczności, w naszej gminie. Bowiem wokół nas toczy się lokalne życie, jesteście spowiem dla lokalnej społeczności. Sam tutaj przez te 19 lat miałem zaszczyt z wami współpracować i pamiętam godziny czy też dni, nieraz tygodnie, któreśmy spędzali nad tym wałem powodziowym, kiedy było zagrożenie powodziowe. Zawsze na moją prośbę angażowaliście się w działania służące ludziom. Zawsze, widząc wasz przykład, mieszkańcy dołączali do was i wspierali was w tym działaniu. Moi drodzy, dzisiaj macie jubileusz. Dzisiaj wspominacie to, co było. To jest taki czas do refleksji, do podsumowań. Pamiętam, kiedy władze gminy współfinansowały samochód pierwszy, który udało się pozyskać Nowy Lublin. Pamiętam, kiedy wspólnie z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, panem Leszkiem Szpejną, po tragicznym wypadku, gdzie prowadziliśmy działania celem pozyskania samochodu w miejsce uszkodzonego. Dzisiaj jesteśmy w podobnej sytuacji po prawie kilkunastu latach. Wspólnie z panem komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, jak również panem senatorem Kamińskim, prowadzimy działania, żeby taki samochód do waszej jednostki trafił. Wiemy, ile tu jest wydarzeń, wiemy, ile jest tutaj rzeczy, które musicie ogarnąć i zawsze ten sprzęt był na takim poziomie, żebyście bezpiecznie wyjeżdżali i bezpiecznie wracali. Moi drodzy,
w imieniu swoim własnym, jak również pana przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Lubańskiego, życzę wam dalszych sukcesów w realizacji przyjętych celów, zadań, bezpiecznej służby, jak również szczęśliwych powrotów z każdej akcji. Zdrowia, szczęścia, pomyślności dla was i dla waszych rodzin, bo kiedy wy wyjeżdżacie, wasze rodziny na was czekają. Niedzisiejsza uroczystość będzie okazją do świętowania, do wspomnień, do refleksji, jak również podsumowań oraz do wyznaczenia i mobilizacji do nowych celów, nowych obowiązków i nowych zadań. Panie prezesie, w imieniu moim i pana przewodniczącego Stanisława Lubańskiego, proszę przyjąć okłos ślubny i list gratulacyjny. Dziękuję panu wójtowi. Teraz zapraszam panią poseł Mirosławę Nykiel. Wielce szanowny panie prezesie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli, szanowne druhny, szanowni druhowie, wielce szanowni zaproszeni goście. 160 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli to wiele dobra dla nas wszystkich. To pokolenia oddanej pracy strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Woli. To niezapomniane działania, jak tutaj dzisiaj było już powiedziane, jak pan wójt wspominał, przy różnych tragediach, żywiołach. To ludzie, wy, którzy nie chcieli żyć tak zwyczajnie, tak po prostu, tylko chcieli się podzielić z nami wszystkimi tym, co mają najlepsze. Odwagą i chęcią działania na rzecz dobra wspólnego. Kiedy zastanawiałam się, jakie słowa najlepiej charakteryzują waszą działalność, to stwierdziłam, że to, co napisane jest często na waszych sztandarach i to, co słyszymy, Bogu na chwały, ludziom na pożytek, najbardziej oddaje sens waszego działania. Dlatego pozwólcie, że dzisiaj z okazji tego pięknego jubileuszu 160-lecia złożę najserdeczniejsze podziękowania za to wszystko, co robicie na rzecz dobra wspólnego, za wasze oddanie, za to, że jak my czujemy trwogę przy różnych żywiołach, wasza odwaga i chęć pomocy zwycięża i nie bacząc na niebezpieczeństwo idziecie, jedziecie i ratujecie nasz dobytek. Pozwólcie też, że podziękuję za tą drugą stronę działania waszego, czyli tą integracyjną, kulturalną. Bo sobie nie wyobrażam, szanowni państwo, jakiekolwiek wydarzenia w gminie, w powiecie, bez waszego udziału, bez waszej pomocy, wsparcia, bez tych pięknych mundurów, bez orkiestry. To wszystko nas wzbogaca, upiększa i za to serdecznie dziękuję. Dlatego pozwólcie, że taką pamiątkową statuetkę, taką tabliczkę właściwie na pamiątkę tutaj wręczę panu prezesowi. Wspaniałego świętowania życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Mirosławie. Teraz poprosiłbym do mikrofonu przedstawiciela biura senatora Andrzeja Kamińskiego, pana Pawła Korządkowskiego. Szanowna pani poseł, szanowny panie wójcie, szanowny panie komendancie, szanowny panie prezesie, drodzy drodzy biurowi, szanowni państwo, pozwolę sobie odczytać list senatora Andrzeja Kamińskiego. Szanowny panie prezesie, bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczyste obchody 160-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli. Niestety nie mogę wziąć osobiście udziału w tym ważnym dla całego regionu wydarzeniu. Pragnę jednak za pośrednictwem tego listu przekazać serdeczne pozdrowienia dla wszystkich osób biorących udział w dzisiejszej uroczystości. Z okazji pięknego jubileuszu 160-lecia proszę przyjąć serdeczne gratulacje, a także wyrazy szacunku i uznania dla pana i wszystkich druhów z OSP w Woli. Dziękuję za wasz trud, poświęcenie, ofiarność, heroizm i profesjonalizm w działaniu. Służba, którą pełnicie, jest niezbędna dla społeczeństwa. Życzę wam, drodzy strażacy, wiele satysfakcji i zadowolenia z pełnionej służby,
a także zawsze szczęśliwych powrotów z akcji nieustającej opieki świętego Floriana, waszego patrona. Szczęść Boże, senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Kamiński. I także pozwolę sobie wręczyć taki malutki upominek tutaj dla OSP w Woli. Dziękuję panu Pawłowi. Teraz poprosiłbym do mikrofonu prezesa zarządu powiatowego pana Szymona Sekty. Drugu prezesie, panie komendancie, pani poseł, panie wójcie, drogie druhny i druhowie, szanowni państwo, pragnę bardzo serdecznie pogratulować tego jubileuszu. Jesteście jedną z najstarszych jednostek w naszym powiecie. 160 lat oddania dla tej społeczności, o czym już była mowa. Bardzo serdecznie dziękuję za lata wspaniałej współpracy i liczę na dalsze. Życzę wam następnych jubileuszy. Życzę tego, abyśmy spotykali się właśnie w takich okolicznościach, żebyśmy się spotykali na ćwiczeniach, na zawodach, niekoniecznie przy powodzi, bo najczęściej ten żywioł was dotyka. Okolicznościowy list przekazuję ode mnie. Jak również zostałem upoważniony przez starostę Pszczyńskiego pana Pawła Sadzę oraz przewodniczącą Rady Powiatu Pszczyńskiego panią Barbarę Bandołę do odczytania okolicznościowego listu i wręczenia Dąbka Pszczyńskiego. Szanowny drugu prezesie, w imieniu własnym Samorządu Powiatu Pszczyńskiego oraz mieszkańców składamy na pana ręce serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli z okazji jubileuszu 160-lecia istnienia jednostki. Dziękujemy za codzienną, odpowiedzialną i rzetelną służbę oraz trud włożony w dbanie o bezpieczeństwo w naszym powiecie. Jesteśmy wdzięczni za to, że od lat możemy liczyć na waszą pomoc i oddanie. Bardzo dobra opinia, jaką cieszy się jednostka OSP w Woli oraz jej druhowie, nieustannie potwierdza, że wasza działalność jest widziana i doceniana przez mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Życzymy wielu sukcesów, wszelkiej pomyślności oraz aby dalsza praca była dla was źródłem satysfakcji, a trud i wysiłek w nią włożony zaowocował osiągnięciem postawionych sobie celów. Życzymy niegasnącego zapału w realizacji marzeń, pomyślności oraz dalszych sukcesów i wielu korzyści płynących z podejmowanych działań. Podpisali starosta pszczyński Paweł Sadza, przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Bandoła. Dziękuję panu prezesowi. Teraz poprosiłbym pana młodszego brygadiera Grzegorza Kołeczka. Panie prezesie, dziękuję za wywołanie do mikrofonu. Trochę z zaskoczenia, ale rozpoznanie bojem ma w naszej formacji wieloletnią tradycję. Szanowni państwo, pan prezes wspominał o trudnościach. Są one na pewno udziałem każdej organizacji, zwłaszcza tej opartej na działalności społecznej i z całą pewnością były udziałem waszych ojców, dziadków, pradziadków, którzy przez 160 lat tworzyli historię tej jednostki, bo siłę organizacji, charakter ich członków, hart ducha członków tej organizacji poznajemy nie wtedy, kiedy jest dobrze, tylko kiedy przychodzi im się mierzyć z trudnościami i problemami. I patrząc na tę sytuację, o której wspominał pan prezes z pewnej perspektywy, wierzę, jestem przekonany, że pytanie, czy uda wam się zrealizować te zamierzenia, nie powinno być
rozpoczęte czy, tylko kiedy. I wydaje mi się, że społeczeństwo Woli może być dumne z tej jednostki. Strażacy tej jednostki mogą być dumni ze swojego zarządu, którego sobie zresztą sami wybrali. Także z okazji 160-lecia istnienia na ręce pana prezesa chciałbym złożyć serdeczne życzenia dalszych 160 lat po działalności w imieniu swoim i wszystkich strażaków zawodowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu brygadierowi. Czy jeszcze ktoś z gości? Dziękuję wszystkim za zabranie głosu. Teraz chcielibyśmy odznaczyć członków honorowych pana Tadeusza Nogi, Jana Gwóźdź, Teofila Noworyta i pana Sylwestra Kubeczko. Do oznaczenia prosiłbym pana brygadiera i wójta gminy Wiedźna. Przepraszam za słowa pomyłka, aby Teofil Norek. Nie, pomyliłem się troszkę. Do odznaczenia wzorowym strażakiem poprosiłbym Bartłomieja Wawro i Joachima Smutkowskiego. Do odznaczenia tak samo proszę wójta gminy Wiedźna i pana brygadiera. Chciałbym podziękować tutaj wszystkim przybyłym, którzy przybyli na tę uroczystość, strażakom z sąsiednich powiatów, gminy
orkiestrze, wszystkim władzom. Chciałbym także podziękować sponsorom tej uroczystości, bo bez sponsorów tutaj by uroczystość by się nie odbyło. Pierwsze to podziękowanie dla gminy Miedźna. Ona, można powiedzieć, jest głównym naszym takim wspierającym. Drugim naszym ważnym sponsorem jest Polskie Górnictwo i Naftownictwo, Polska Grupa Górnicza i Naftownictwo. Trzecim sponsorem jest Mixpol. Czwartym Tata Harbenże, firma Sorel, Damian Odrobiński, Jan Odrobiński. I chciałbym także tu podziękować bardzo dużo paniom z Gminnego Ośrodka Kultury, które pomogły zorganizować tą uroczystość. Dziękuję wszystkim za przybycie, mieszkańcom Woli. I chciałbym teraz wszystkich zaprosić na poczęstunek, który będzie i wpisanie do księgi. Dziękuję, zapraszam wszystkich. Sztandary jednostki do miejsca zakwaterowania odprowadzić. Poście sztandarowe. W prawo, zwrot. Za mną. Marsz. Przepraszam wszystkich, ale nie byłbym sobą, gdybym nie dołożył swoich trzech groszy. Znacie mnie z tego i muszę to powiedzieć. Uchwałą walnego zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej o nadaniu tytułu honorowego naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli dla ducha Tadeusza Nogi. I prosiłbym ducha o wystąpienie, abyśmy mogli w końcu wręczyć to, co się należy za tak długoletnią służbę. Chcę przypomnieć, że duch Tadeusz Noga był moim poprzednikiem, czyli naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej od 1974 roku. Chyba się mu to w zupełności należy. I poprosiłbym ducha prezesa zarządu powiatowego wraz z wiceprezesem i naszego prezesa oczywiście, o wręczenie tytułu honorowego naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli. Duchu naczelniku, wstąpcie. Pozostałość.